Okej, okay. więc moi drodzy, ponownie <laughs> poświęcam się dla was i nagrywam ten film na Rauszu. Hej, co ja mogę powiedzieć? Czego ja nie zrobię dla YouTube'a? <laughs> Dobra, ja wiem, że to jest trochę cringe'owe, ale, ale serio, nagrywam ten film na Rauszu i jakby ko ko kocham was wszystkich. Ruk, czyli Another Round, czyli na rauszu. To najnowsza produkcja w reżyserii Tomasa Winterberga, którego możecie znać z takiej produkcji jak Polowanie z 2012 roku. I tym razem opowiadano nam historię kilku znajomych nauczycieli w szkole, gdzie powiedzmy głównym bohaterem jest postać grana przez Matsa Mikkelsena. W każdym razie oni zawiązują taki troszeczkę jakby pakt aby przetestować tak zwaną alkoholową metodę, by polepszyć jakość swojego życia. To znaczy, jest wspomniany jakiś bodajże norweski filozof czy naukowiec, który twierdzi, że zawsze trzeba mieć pół promila alkoholu we krwi do godziny 20 jak Hemingway, czy coś takiego, żeby lepiej się żyło. I nasi bohaterowie właśnie to próbują zrobić. Czyli na zasadzie, jeśli coś w życiu się nie układa, to może powinniśmy być... Troszeczkę, wiecie, podchmieleni i będzie lepiej. Hej, no i oczywiście słuchajcie, żarty żartami, suchary sucharami, ale ja rzeczywiście, nawet jako w miarę jeszcze młody człowiek, lubię być na rauszu, więc ten film już tak na starcie jest dla mnie takim... Okej, okay, trzeba się zmierzyć z własnymi demonami, albo może właśnie cieszyć się z nich. Ja <laughs> no, muszę powiedzieć, że jak to duńskie kino ostatnich lat, gdy wchodzi w takie w taki dramat, thriller, może dramat obyczajowy, coś takiego. I szczególnie, właśnie ten wspomniany Tomasz Wittenberg. Ja, ja jestem bardzo zadowolony, ja uwielbiam te filmy, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak niektórzy, nie aż tak bardzo jakbym chciał. To znaczy, to jest kolejny film, który uważam za dobry. Może nawet bardzo dobry, ale nie. Ach, genialny. Po prostu to jest kolejny film, który ma w sobie coś ciekawego. Ma świetny performance, ma ciekawą reżyserię i zdjęcia, ale jakoś tak. Jakoś tak, ja, ja, ja sam nie wiem, ponieważ są ludzie, którzy absolutnie uwielbiają to kino, są ludzie, którzy wychodzą z tych festiwali, bo to jest kolejny film festiwalowy i wychodzą na zasadzie, o Jezu, kolejny genialny dramat z Danii, ogóle, europejskie kino, w ogóle wow, a ja mam takie, no dobra, było bardzo dobre, było okej, okay, ale bez przesady, nie? Ja, ja sam nie wiem, czego to jest kwestia, może tego, że ta... Reżyseria w tych filmach jest taka dosyć. Jakby to powiedzieć, no, mamy trochę ciekawych zabiegów, jeśli chodzi o to, jak ten film wygląda, że na przykład ta. Przysłona jest otwarta, i kamera daje nam ten efekt, ta operatorka, że bardzo mało rzeczy na ekranie jest sfokusowanych, jest e, ostrych w tych scenach, kiedy tak powinno być, czyli kiedy właśnie, tak jak ja teraz, nasi bohaterowie są na rauszu, czyli troszeczkę sobie wypili. I rzeczywiście mamy ten efekt, co ostatnio rozmawialiśmy przy Zaku Snyderze i jego Army of the Dead, tak? Armii Umarłych, gdzie no, o, on sobie moim zdaniem z tym kompletnie nie poradził i co chwilę coś jest nieostre. Tutaj oczywiście wszystko jest tak, jak było zaplanowane, czyli na przykład nasz bohater jest ostry, kiedy trzeba, ale świat naokoło robi się lekko rozmyty. No i oczywiście, no nie trzeba być... Ma geniuszem, żeby zrozumieć jakby metaforę tego, czy nie wiem czy to jest metafora, tylko po prostu to jak on odbiera rzeczywistość, tak? Że wchodzimy trochę w jego buty i z jego perspektywy rozumiemy, że świat jest rozmyty, no bo sobie troszeczkę wypił. I Vin nie jest jakiś przesadnie taki nachalny w tą stronę, to nie jest tak, że jak on wypije to nagle wa wszystko mryga i jesteśmy gdzieś tam w świecie Gasparanoe i kamera lata i czapki spadają, nie wiadomo co się dzieje. Uch, to nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. No, ale w każdym razie. <grybujesz> Dobra, Matt Mikkelsen by pochwalił. Dobra, zgubiłem poprzedni temat. Może przejdę prosto do wniosków i jakby trzeciego aktu filmu, bez żadnych spoilerów i powiedzenia tego, co jest fajne w tym filmie. To jest to, że właśnie tutaj nie ma jednoznacznych wniosków, że jest dosyć otwarte zakończenie, że ten film nie jest. Aż tak oczywisty, jak mogłoby to sugerować ta cała sytuacja, natomiast, to jest plus, natomiast w drugim akcie widzę trochę problemów z tym filmem i to są takie moje, może osobiste odczucia, bo to jest tak specyficzna historia, gdzie nasi bohaterowie, czwórka nauczycieli w jakiejś tam szkole, stwierdzają, że hej, od dzisiaj będziemy codziennie pić i mamy mnóstwo fantastycznych scen i momentów z tym związanych, ale sama rozkmina jest absurdalna. Sama rozkmina jest po prostu głupia. No, jakby Jak bardzo bym tego filmu nie lubił, to muszę powiedzieć, no nie, no tych czterech dorosłych facetów koło czterdziestki, będących na zasadzie, że codziennie gdzieś tam flaszkę, nie, to by wyszło na jaw szybciej, to nie byłoby takie łatwe do ukrycia i brakowało mi trochę uczucia jakiegoś takiego stresu i, i takiego po prostu, że wow, jesteśmy w jakiejś naprawdę chorej konspiracji i nasze życie się po tym skończy, stracimy robotek. Karierę, wszystko. Brakowało mi trochę tego. Ten film trochę tak podchodzi dosyć infantylnie do tego pomysłu, że he he, przetestujemy to, nie? Aczkolwiek lubię to, że trzeci akt jest otwarty i niezbyt oczywisty. Natomiast ten, ta środkowa część filmu ma sporo fantastycznych momentów, gdzie na przykład nasi bohaterowie, właśnie z takiego, dobra, pijemy do takiego, powiedzmy, poziomu, żeby być tak troszeczkę, wiecie, na zasadzie na luzie, troszeczkę tacy bardziej otwarci i to jest to, jest to właśnie moje na Rauszu. To jest to, co ja lubię, że jak zawsze trochę wypiję, to, pomijając, że wszystkich kocham, bo jak my wszystkich, jak niektórzy ludzie są tacy pieprznięci, że wszystkich nienawidzą, chcą się bić, czy nie wiem co robić, no, nie, no, to w ogóle nie moja droga, nie. Ale ja przede wszystkim też właśnie robię się otwarty na świat, na filmy, na, wiecie, milion pomysłów, chęci po prostu spróbować wszystkiego. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Mówiąc słowami poety, ale chodzi mi o to, że robi się ciekawski świata. I właśnie ci bohaterowie wewnątrz filmu test takiego jakiegoś stoickiego, nie radzę sobie w życiu, robią się, ach, robi się ciekawski świata. Tylko oczywiście zaraz z tego poziomu wchodzą w ten poziom i robi się nagle. O, oh shit, nagle, jest, nagle, nagle jesteśmy w pokoju nauczycielskim i się troszeczkę zataczamy, i jest z tym problem. I w ogóle muszę powiedzieć, że aktorzy świetnie odgrywają to takie bycie, właśnie takim, czy... <laughs> i pijani. <laughs> nie wiem, jak oni to zrobili, nie? Nie, ale serio, oni chyba to odgrywają. Na wątpię, żeby na planie byli pijani, nie? Ale tak się, jak bardzo mi się to podobało, że ten film dostarcza takich emocji, typu, hej, jest super, jest impreza, jest fajnie. Ale potem bywa, jak to w życiu, że. O, jest przypał! A potem oczywiście jest kac. Ja w ogóle lubię to, że w tym duńskim kinie te filmy są takie mocno psychologiczne. No te filmy są robione, ja tak mówię, tak ogólnie, jakby tam, nie wiem, każdy film był taki sam, ale tak jak właśnie te filmy Winterberga czy paru innych autorów, których na nie będę wymieniał, ale ja, ja widzę taką tendencję w nich że tak jakby psychoterapeuta stał za nimi i właśnie rozkminiał takie ludzkie rzeczy i, i ten dramat obyczajowy jest dlatego dla nas tak ciekawy. Ten film w ogóle trochę się ogląda jak połączenie American Beauty czy czegoś w tym stylu, czy taki kryzys wieku średniego z żółtym szalikiem, który bym miał na sobie, ale nie mam po prostu. Tylko właśnie w takim duńskim, skandynawskim, psychoterapeutycznym wydaniu. I muszę powiedzieć, to jest, to jest fajne. To, to jest ciekawe połączenie. I ja myślę, że my w Polsce szczególnie do tego takiego, wiecie, ten klimat żółtego szalika możemy sobie tutaj łatwo wyobrazić. To, że lubimy pić i to, że picie ma też konsekwencje. I gdzie jest ten złoty środek? Nie? To, to, to jest właśnie pytanie tego filmu i otwarte zakończenie. Gdzie jest ten złoty środek? Jak wybalansować plusy z minusami? Nie, to, 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 Właśnie jakby konsensus tego filmu, a w zasadzie jego brak, jak dla mnie, jest trochę taki jak życie, czyli taki niejednoznaczny, nie zero nie taki, że pić trzeba, bo jest zajebiście, albo nie można w ogóle, bo to jest totalne zło. Prawda jest gdzieś po środku. Albo prawda w tym przypadku zależy też od przypadku do przypadku. Z takich bardziej szczegółowych rzeczy Matt Mikkelsen po prostu... Je, on jest super, aczkolwiek oczywiście jego role wchodzą w jakiś taki specyficzny... Wiecie, on, on jest takim stoikiem. Chociaż ma tutaj bardzo takie yy, wychodzące w świat momenty, gdy jest <gry> trochę pijany po prostu i nie wiem, i tańczy, i coś, jest impreza i on jest taki na zasadzie Jim Carrey mode. Ale on wciąż jest stoicki, człowiek nikt jak dla mnie nie potrafi oddać tak dramatu jak on w kwestii takich momentów, gdy robi się cisza, jemu... Płyniał za po policzku i, i, i mamy taki moment, typu, kamera na niego patrzy, on nic na przykład nie mówi, albo tam jakieś jedno zdanie, tak cicho, stoicko, a jest tyle emocji, jest tyle, tyle energii w tym, to jest coś. Jest... ej, jestem, po prostu lubię to. Kocham go jak Finlandię. Nie, no oczywiście tak zupełnie poważnie, ona jest super aktorem chociaż bardzo specyficznym, on też nie jest. Ona... On jest taki, taki, taki stoicki, nawet w tych wielkich scenach on jest taki specyficzny, ale bardzo mi się podobał. Ujęcie kończące film jest po prostu fantastyczne. Jest wiele ciekawych momentów. Cały film jest w ogóle po prostu po prostu dobry. Właśnie, to jest taki dla mnie kolejny duński dobry film. Nie nie nie, nie arcydzieło. Ja, ja mam parę problemów z tym filmem. Nie był on dla mnie aż tak ciekawy. Nie rozwinął tego tematu aż tak głęboko, powiedzmy, ale jest naprawdę solidny i dostanie ode mnie 8 na 10 i pff, hej, ja polecam. Szczególnie że jest w naszych kinach, także także śmiało. No dobra. To sobie nagrałem na rauszu, recenzję na rauszu. Czekam na Wasze opinie. Dzięki bardzo uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.